Hej, siamano wam ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Dreamfall The Longest Journey. Narysowałem sobie na kartce te symbole, które znajdują się po drugiej stronie, może nie tych drzwi, ale tamtej strony, podziemnej groty. Musimy odszukać teraz te trzy posążki i ustawić odpowiednią kolejność. Ale już widzę, że mamy podpowiedź na podłodze. Dobra. Przy takim symbolu i posążku musimy ustawić trójkąt. Trójkąt powinien chyba znajdować się na górze. O ile dobrze mam to rozrysowane. A nie, poczekajcie. Tutaj powinien być celownik. Czyli dobrze miałem ustawione. Przy takim symbolu musi być celownik. Dobra. Czyli ten posążek mamy z głowy. Co mamy dalej? Takiego symbolu nie było, ale przy takim symbolu musimy ustawić kopertę. O kurde. No, zablokowałem się. Gdzie? Z której strony jest ten gościu? Dobra. O fuck, idzie w moją stronę. Ale tu też możemy się udać. Też był posążek z takim symbolem. Dokładnie. I tutaj musimy ustawić klepsydrę. Okej. No i pozostał tamten ostatni posążek, przy którym musimy ustawić kopertę. Tylko, żebym nie wpadł na tego gościa, który tutaj chodzi, na tego trolla. Nie mam pojęcia, w którą stronę poszedł, ale zaryzykuję. Okej. Czy coś się właśnie stało? Wydaje mi się, że mam wszystkie ustawione symbole dobrze. Dalej jest zamknięte. O kurde, idzie. Dobra, spróbuję przejść na drugą stronę tej groty i zobaczymy, czy tam się coś zmieniło. Tutaj mogę się schować. Tutaj mogłem przejść? Nie. Tutaj mamy tajne przejście, tak? No okej. Dobra. Jeszcze jest taki symbol. I przy takim symbolu musimy ustawić... No właśnie, takie coś. Czyli poszukujemy jeszcze jednego pomnika. Tutaj mamy pomnik, ale on jest popsuty. To trochę przerażające. Okej. Gdzieś słyszę w tle jakieś sapanie. Okej, mamy ostatni pomnik. Trójkąt, tak? Bingo, mamy to. I prawdopodobnie tutaj znajdziemy klucz do tamtych drzwi, do których też nie mogliśmy wejść. Czyli muszę się z powrotem cofnąć do poprzedniej groty. Chociaż nie, tu się otworzyły drzwi.
to sarkofag. Coś świeci w ciemności. Słyszę też głośne tykanie. Wow. W środku jest jakiś świecący przedmiot. A to tykanie? To chyba jakiś mechanizm. Mamy też martwego mnicha. Świecące jajo. No dobra. Teraz muszę się zastanowić, gdzie były drzwi, do których to jajo mogłem wsadzić. Na pewno nie po tej stronie. Tam był sarkofag. Pójdziemy zatem tędy. Okej, znalazłem. Dobra, gierka się zapisała. Co w takim razie dalej? Przypominam, szukamy proroka. Idziemy jego śladem. Cholera. Już myślałem, że kolejny labirynt. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę mamy tylko jedno otwarte przejście. Wow. Dotarliśmy na jakiś balkon. Jest i prorok, i dwóch troli. Gargulce. Wow. No dobra, domyślam się, że będziemy musieli tam się w jakiś sposób dostać, ale nie chciałbym wpaść na tych dwóch gargulców. O kurde! Ja pierdzielę, małpa za mną przybiegła. Okej. Jak z tej strony przybiegnie druga, no to się wkurzę. Tam jest małpa. Fuck. Ale tu mamy jakieś przejście. Cholera, zamknięte. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Dobra, biegnie tutaj. Chodź, chodź. Jakoś spróbuję cię ominąć. Okej. Okay. Będziemy walczyć, tak? Wow! No w ogóle nie mam z nią szans. Moje ciosy nie robią na niej wrażenia. A jej cios? No sami widzieliście. Praktycznie cały pasek energii mi zniknął. Fuck. Dobra, czyli wiemy tak. Z tej strony przebiegnie małpa. Po środku też pilnuje przejścia małpa, więc my sobie pójdziemy tutaj na górę, bo tu też się wejść nie da. O kurde, prawie spadłem. Ale przynajmniej wiem, że ta małpa już tędy nie wejdzie. Co dalej? Musiałbym tam w jakiś sposób przeskoczyć. Tylko tutaj skakania nie ma. A co jeżeli ja tam podejdę i spadnę? Może o to chodzi? Aha, spaść się nie da. No to coś z tą dziurwą tutaj trzeba zrobić. Usłyszała. Muszę się zakradać.
może to jest Chupacabra? Czy ja mam podejść tutaj? Ale tutaj nie ma tak naprawdę nic. Wygląda jak portal do innego wymiaru. Tyk. Milion głosów. Albo snów. Zamkniętych. Uwięzionych. Och, co się dzieje? Co zrobiłam? Musimy szybko przyspieszyć testy, aby zdobyć odpowiednio dużą ilość danych. Ograniczone próby dały ciekawe wyniki, ale kilkaset egzemplarzy testowych nie jest w stanie odpowiednio obciążyć systemu. Rozumiem. Sądzicie, że matryca snów sobie z tym poradzi? Będzie musiała. Niewątpliwie Ayn Ghana. Co to? Ja nie. Chwila. Wewnątrz sieci snów nastąpił nagły przypływ energii. Nie wiem, czy emanuje ona z rdzenia, czy z jakiegoś zewnętrznego... Pomieszczenie rdzenia zostanie zablokowane. Musi pani je opuścić lub pozostać tu aż do zniesienia blokady i sprawdzenia sieci snów pod kątem ewentualnych włamań. A to może potrwać całą noc. Ale... Musimy panią stąd zabrać, pani Gilmore. Natychmiast. Wy dwoje zostajecie tutaj. Po zakończeniu blokady oczekuję pełnego raportu. Tak jest, pani Gilmore. Uwaga! Wkrótce nastąpi blokada pomieszczenia. Wezwano też ochronę celem dokładnego przeszukania placówki. Dobra, gierka się zapisała. Alarm się włączył. Mam nadzieję, że nie przeze mnie. Muszę się stąd wydostać. Na pewno nie drogą, którą tu przyszłam. Najlepiej będzie skorzystać z windy. Aktywacja blokady za T-60 sekund. Proszę opuścić pomieszczenie rdzenia. Czyli jednak muszę wejść po schodach do góry. Cholera, no. Nie mam zielonego pojęcia, czy zdążę. Dobra, czy oni tutaj są? Są, z tamtej strony. Droga wolna. Aktywacja blokady za T-30 sekund. Proszę opuścić pomieszczenie rdzenia. 30 sekund do zablokowania drzwi. Pomieszczenie rdzenia zostaje objęte blokadą. Proszę odsunąć się od wszystkich wejść i wyjść. To ostatnie ostrzeżenie. W rdzeniu obowiązuje blokada. Proszę przejść do najbliższej windy celem opuszczenia pomieszczenia. Staram się naprawdę dotrzeć do windy jak najprędzej. Obowiązuje blokada. Cały nadmiarowy personel musi natychmiast opuścić rdzeń. O cholera. Dobra, proszę przejść do najbliższej windy. I na pewno się rozdzielą. Wy dwaj, idźcie tam. Cały nadmiarowy personel musi przejść do najbliższej windy i natychmiast zgłosić się do wyznaczonych stanowisk bezpieczeństwa. O cholera, pięknie. Dobra, mam nadzieję, że tutaj mnie nie zauważą. Przeszukaj to biuro. Tak jest. No idź stąd. Co jeżeli ja teraz wyjdę? On nie zobaczy, prawda? Poczekam, aż pójdą dalej. Nic tam nie ma! Ruszamy dalej. Dobra. Poszli w cholerę. Plan zakładał powrót na górę tą drogą, ale chyba uległ zmianie. Mamy windy.
I ta muzyczka w tle, taka spokojna. O kurde. Coś mi się wydaje, że wpadnę prosto na nich. Ale fart. Znajdź April! Ocal April! Ale już ją znalazłam, ale co mam konkretnie zrobić? Jej nie trzeba od niczego ocalać. Ocal mnie! Mamy kolejny wpis. Po co ta dziewczynka mnie tu przysłała? Pewnie chce, abym coś tu zrobiła. Nowy rozdział, Morfeusz. Ale w ostatniej chwili udało nam się uciec. Piękna okolica. Normalnie można poczuć się jak w dżungli. Ale jest to ewidentnie jakiś magazyn. Tylko i wyłącznie. Przepiękne kwiaty. Mamy się spotkać z Morfeuszem. O kurde, nie tak sobie go wyobrażałem. Co? Stój, stój! Nie zbliżaj się! Jak się tu dostałaś? Kim jesteś? Nie powinno cię tu być! To zastrzeżone piętro! Wyjdź stąd! Natychmiast! Ciekawość, zaczepnie, ostrożność. To jakieś bardzo ważne miejsce. Najlepszą obroną jest atak. Lepiej ostrożnie, to może być niebezpieczne. Ja, przepraszam, nie wiedziałam, że ktoś tu będzie. Już sobie idę. Idź i nikomu ani słowo. Chwila. Zaraz. Ja ciebie znam. Jesteś tą dziewczyną z Casablanki. Byłaś z tym paskudnym dziennikarzem. Zoe, Reza, zaprzeczenie. Nie ma sensu się przed nim kryć, i tak wie, kim jestem. Może wiedzieć, gdzie jest Reza. Wciąż mam szansę się z tego wykręcić. Dziennikarz? Masz na myśli Rezę. Gdzie on jest? Nie, nie zbliżaj się. Ostrzegam. Czego ty się tak boisz? Ochrona przybędzie za kilka sekund. Więc czemu jeszcze nie przybyła? Czy oni w ogóle wiedzą o istnieniu tego miejsca? Sądzę, że blefujesz. Nikt tu nie przyjdzie, jesteś sam. Systemy bezpieczeństwa mają problemy z zakłóceniami, prawda? Dlatego nie spodziewałeś się mojego przyjścia. A może to wcale nie zakłócenia? Może to sprawka tej małej dziewczynki, to w końcu ona mnie tu przysłała. Po co? I kim ty jesteś? Jaka mała dziewczynka? Działacie razem? Co mi robicie? Odbieracie mi zmysły! Prawda, kłamstwo. Chyba się boi tej dziewczyny, można to wykorzystać. Powiem mu prawdę o dziewczynie. Tak, i możemy razem zrobić ci wiele gorszych rzeczy niż zwykłe odebranie zmysłów. Gadaj, co wiesz o Rezie. Reza? Dziennikarz? Zadufany w sobie bubek nazywający się Jerycho! Gdy próbuje się zniszczyć dzieło mojego życia, lepiej być dobrze przygotowanym. Twój przyjaciel nie był. Podłączył się do konsoli snów, a ja go ujrzałem całego. Karmiłem się nim. Ty też tam byłaś, w jego głowie, w jego snach, cała, naga, wijąca się, żywa, spocona, jęcząca. Podobało mi się to, nawet bardzo. Gdzie on jest? Co mu zrobiłeś, potworze? Jest w bardzo mrocznym miejscu, pozbawiony snów. Zabrałem mu je. Czemu jednak nie mogę zabrać twoich? Dlaczego jesteś wyjątkowa? Wkurza mnie ten gruby gościu. W dodatku jest zboczony.
Jak to wyjątkowa? On musi wiedzieć coś więcej o tej dziewczynie. Muszę się dowiedzieć, gdzie jest Reza. Interesują mnie te dwie rzeczy. Co wiesz o tej małej dziewczynce? To ty mi powiedz. To ty ją tu sprowadziłaś. Weszłaś do mego domu, prowadząc ze sobą śmierć. Oślepiłaś mnie. To choroba atakująca moją sieć, moje oczy, uszy, zmysły. Trzeba ją zniszczyć. Tak jak twojego przyjaciela, dziennikarza. Zdychał powoli, krzycząc, krwawiąc, wykrzykując twoje imię. Nie, nie, kłamiesz! Reza żyje, nie może być martwy, to niemożliwe. Mały skurwielu, gadaj, gdzie jest Reza, ale już! Nie, jeśli podejdziesz bliżej, każę cię zniszczyć, rozedrzeć na sztuki. A tego nie chcę. Chcę się od ciebie uczyć. Że co? Jesteś inna od reszty i połączona z tą cholerną dziewczynką, która niszczy moją sieć. Zostaniesz tu, a ja będę cię badać. Czyżby? A co mnie powstrzyma przed wyrwaniem ci tych kabli? Byłbyś w stanie to przetrwać, ty potworze? Nie waż się? No, nareszcie przybyły moje kochane pieszczoszki. Już one się tobą zajmą, obiecuję. Zostaniesz tu ze mną, Zoe, i razem zbadamy ten twój niezwykły umysł. Twoje myśli i sny otworzą się przede mną niczym wspaniała księga i będę je czytać. Dowiem się, kim jesteś, co mi robisz. Nie dostaniesz mnie i obiecuję, że po ciebie wrócę. Masz pojęcie, kim jestem? Masz? Stworzyłem to miejsce. Stworzyłem tę firmę. Jestem tą firmą. Widzę wszystko i wiem wszystko. Wiem, że współpracujesz z tym koszmarnym, chorym dzieckiem. Jej choroba szerzy się w mojej sieci niczym chwasty w ogrodzie. Moim pięknym ogrodzie. Ona znów mnie oślepia, ogłusza, sprawia, że staje się zagubiony w ciemnościach. Nie pozwolę, aby to się znowu wydarzyło. Nie wracam do ciemności. Nigdy, nigdy. Nigdy, nigdy. Bracio, muszę spierdzielać, natychmiast. Tak? Natychmiast! Gra mi sugeruje, żebym biegł w tą stronę. No dobra. Wkurza mnie ten Morfeusz. Naprawdę, niemiły z niego człowiek. A nie, to nie człowiek, to potwór. Dosłownie. Na górze mamy jakiegoś dziwnego robota. Ale może dzięki niemu uda się nam stąd wydostać? Może on sprowadzi mnie na ulicę, ale to byłoby bardzo ryzykowne. Strasznie tam daleko. Damy radę. Ale zobaczcie, gra z 2006 roku, a już wtedy pojawiły się pierwsze drony. Okej. Słucham. Damien? To ja, Zoe. Zoe?
Dzięki Bogu. Co za ulga usłyszeć twój głos. Wszystko w porządku? Gdzie jesteś? Reza, dobra, alejka. Powiem, że nic mi nie jest. Powinnam przekazać mu, czego się dowiedziałam o Rezie. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, sądzę... Reza może nie żyć. Co? Skąd wiesz? Ja nie mogę o tym teraz rozmawiać. Chcę być jak najdalej od tego miejsca. Możesz wpaść do mnie. Dużo miejsca nie ma, ale przynajmniej będzie bezpiecznie. Dzięki, dobry pomysł. Przyda mi się prysznic i zmiana ciuchów. Spróbuję cię nakierować na miejsce, w którym moglibyśmy się spotkać. W pierwszej kolejności musisz znaleźć chodnik. No przecież znajduje się na chodniku. Wygląda na to, że Azadi wiążą spore nadzieje z tą wieżą, April Ann. Nie wiem jednak, do czego jej potrzebują. Twierdzą, że odrzucają magię, lecz na niej opiera się cała ich technologia. Może ta wieża jest właśnie czymś takim, magiczną machiną? A może to jakaś broń? Mam wrażenie, że bardzo im zależy, aby była gotowa na czas. Z tego, co wiem o Azadi, nigdy wcześniej nie zbudowali nic takiego, ale to możliwe. Ci z zachodu mają potężnych taumaturgów. Podejrzewam, że ta niechęć do magii to zwykłe pragnienie jej kontrolowania. Boją się każdego, kto może wiedzieć o magii więcej niż oni sami. A jeśli chodzi o to miejsce, które odkryłaś pod nami, te komnaty snów? Nie jestem pewna, czy to właściwe określenie, ale nie wiem, jak inaczej opisać to miejsce. Dookoła słyszałam głosy tysiąca ludzi. Jestem pewna, że to miejsce ma coś wspólnego z wieżą. Trafiłam tam śledząc mężczyznę, który wyszedł z wieży, no i komnata znajduje się dokładnie pod nią. Martwi mnie to, April Ann. Sny kryją potężną moc. Jeśli Azadi faktycznie budują taką machinę, może się to dla nas źle skończyć. Skontaktuję się z moją siostrą krwi w Irhadzie. Utrzymuję najdziwniejsze kontakty. Może coś słyszała. Chciałabym również zobaczyć to miejsce na własne oczy. Może wtedy więcej zrozumiem. Próbowałam tam wrócić, ale od jaskiń oddziela nas pół mili litej skały. Portal jest jedyną drogą. Przyjrzę się ścianie w piwnicy, w której otworzył się portal. Może zdołam rozwikłać zagadkę tej muzycznej magii. Przyznam, że mnie to zaintrygowało. Przypomina mi to magię Banda, którzy drążą tunele śpiewając ziemi. Pieśni Banda nie działają na skały, ale między tymi magiami może istnieć pewne pokrewieństwo. Tylko trzymaj język za zębami, Nane. Nikt nie może wiedzieć, czym się zajmujesz. Nawet Benrime. Nie wiemy jeszcze, z czym mamy do czynienia. Oczywiście. Będę ostrożna. Może to jest okazja, na którą czekałyśmy? Jeśli wkrótce nie znajdziemy słabego punktu Azadi... Dobra, nie. Chyba jest wciąż nadzieja. Nie ma nadziei. Wtedy będziemy walczyć tak jak do tej pory. Mamy inne wyjście? Nie twierdzę przecież, że powinniśmy się poddać, April Ann. Ale nasze siły topnieją. Każdego dnia nasi ludzie są zabijani, brani w niewolę i wysyłani na zachód. Albo po prostu przechodzą na stronę wroga. Siłą nie pokonamy Azadi. Jest ich wielu. Nas została garstka. A poparcie dla Azadi wśród prostego ludu wciąż rośnie. Wciąż żyjemy, Nane. Niewykluczone, że ta nowa informacja jakoś nam pomoże. Jeśli ta wieża rzeczywiście jest tak ważna, to mamy nowy cel. Porozmawiam z kilkoma osobami. Może coś wiedzą, może coś słyszały. Powiedz Brynowi i Czałanowi, że muszą sami zająć się resztą zapasów. Niech wyruszą jutro wieczorem, zgodnie z planem. Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia. Nie ruszasz z nimi? Jeszcze nie wiem. Zależy, jakie informacje uda mi się zdobyć. Jeśli się okaże, że jesteśmy na dobrym tropie, będę dalej drążyć tę sprawę. Jak uważasz? Może na ciebie zaczekam. Zostawię wiadomość u Benrime, jeśli postanowię jednak wrócić do domu. Niechaj cię gwiazdy prowadzą, April Ann. Wkrótce znów się spotkamy. Okej, powracamy do April Ryan. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Piona.